Have you seen State News magazine? War is over, Comrade General. The Allies have surrendered. Now they fight with us against the traitor Yuri. All of Soviet people are full of gratefulness to you. Nazdrovnya! Our special intelligence operatives report another psychic dominator device being constructed in London. Our premier wants us to destroy it before Yuri can react. Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir i ponownie witam w Red Alert 2 Yuri Revenge. I jesteśmy w Londynie. Yuri's psychic dominator is somewhere in London. Across the river, Yuri is using a psychic beacon to control an allied base. If you can destroy the psychic beacon, the allied troops will join us in battle. Incoming transmission. Why do you do this, Comrade General? Without me, the Soviet Union would be only a tiny little province in the American Empire. I think only of our destiny. No matter. These other troops are weak-minded. They now fight for me. Prepare for your death. It'll be swift. I promise you. Operatives have located the psychic beacon here. They also reported a sniper in the area. Be careful, sir. Battle control online. Okay, moi drodzy. Jak widzieliście, nasz kolega Yuri ma się bardzo dobrze. Ja tu na razie nie za bardzo mogę cokolwiek produkować ze względu na to, że bo nie mam za bardzo pieniążków, ale wiem, że gdzieś tu jest jakaś... Gdzieś tu powinna być... O właśnie, tu jest zbieraczka. A gdzieś jest grinder w pobliżu. Mam nadzieję, że nie ma tam tych... Dobra. Czołgów nie chcę tam pchać. No, dobra, ale możemy wykorzystać samolot. Dobra, tutaj sobie wykorzystamy inżyniera do zajęcia No właśnie, tu jest oil derrick, ale problematyczne jest to, że poza oil derrickiem jest tu również jakaś obrona. O, właśnie. Destroy the grinder building to limit his resources. Building captured. Dobra, tu gatlingi. Widzę, że ja to teraz będę. Dobra. Musimy się tu przygotować do jakiejś obrony. Może też do jakiegoś ataku. Problemem jest fakt, że nie mam tu czołgów na razie i muszę polegać wyłącznie na piechocie, która jest może i tania, ale nie jest zbyt szałowa, jeśli chodzi o siłę ognia. Dobra, tu sobie ogarnę. No nie, gościu. Spierdzielaj, tyle ci powiem. Dobra. Borys, czy ty będziesz miał na tyle daleki zasięg, żeby oświetlić ten Gatling? Dobra. Tu sobie musimy... Ciekawe, czy jakbym...
rozwalił tą elektrownię, to czy tutaj by się skończył problem z tą wieżyczką. Co prawda tu jest sporo gości. O, jak się szybko zainteresowali. Dobra, ci tu się faktycznie szybko zainteresowali. O, czy z tym, że czołg przyjechał. Dobra, spróbujmy. Dobra, niemniej jednak muszę uważać na ten. Dobra, naprawił. Kopiemy sobie ich. Dobra. Ci się tu cieszą. Cieszę się ich szczęściem. Niemniej jednak. Teraz nas czeka trochę cięższe. Tak się ucieszył, że aż go rozjechałem. Tak, jeśli chodzi o ten most, obsadzony jest przez snajperów, więc trzeba uważać. A bazy najlepiej nie niszczyć, tylko dostać się do Psychic Beacon, bo baza sama w sobie będzie nam dość bardzo potrzebna. Possible ambush. Boję się, że wysadzą ten most, jak ja się tu pojawię. Dobra, ale jeden tylko inżynier był? Nie powinno być tu dwóch inżynierów? Bez wygłupów. Dobra, tu sobie okopiemy tego garizona. Dobra. Mając dwóch... Tak. No właśnie, tu mamy snajpera. Ciekawe, czy można by było to załatwić w taki sposób, by przerzucić tam czołg. Dobra, tutaj mamy... Borysa musimy tu pilnować, bo może kiepsko skończyć. A szkoda byłoby go stracić tak naprawdę. No to zrobiłem. Dobra, tu mamy twierdzę Tower. No i tak naprawdę, co nam zostaje? Zostaje nam zrobienie czegoś takiego, że napierdzielimy piechoty ile wlezie i będziemy musieli ją wysłać. Dobra, czyli po drugiej stronie tu mamy wojska, tu już się zaczyna baza Yuriego. Tu mamy wojska, tu mamy bazę amerykańską. Dobra, spróbujemy najpierw wysłać dwa oddziały. A później w razie czego wyślemy całą armię poborowych. Najpierw spróbujemy przejechać tutaj, żeby dostać się do samego snajpera. Nie. Unit lost. What is the mission? Unit ready. I'll carry out the operation. No to
Unit ready. Dobra, ale przynajmniej jeden zdążył przejechać. Unit ready. Szkoda, że nie udało mi się zabić tego gościa, zanim wysadził most. Prawdopodobnie każdy most tak skończy. Unit ready. Nie. Ten tak nie kończy. Tym normalnie można przejść, ale to jest trochę mało. Comrade, moving out. Structure abandoned. Conscript reporting. Moving out. Unit ready. Tools ready. Examining diagram. Dobra, armia poborowych gotowa do uderzenia. Unit ready. Naprawi cały most. Tak. Comrade, attack. Unit promoted. Conscript reporting. Unit. Tak jest, armia poborowych. Unit ready. No, rozwalcie, żeś ten czoł. Unit promoted. Conscript reporting. Order received. For the union. Dobra. Unit ready. For home country. Dobra. Unit lost. Część z nich tutaj raczej ma ciężko, ale może części uda się. Unit promoted. Unit lost. Comrade, for the union. Waiting orders. For Mother Russia. Conscript reporting. Da. Structure garrison. Dobra. Waiting orders. So, you have freed the Allied forces. Their weak minds will not have to defeat me. Battle control offline. Our ally is under attack. Welcome to the game, Agent Tanya. Game's over, Yuri. You're about to lose. Incoming transmission. Excellent, sir. The Allied forces are free from Yuri's control. The Allies' special agent, Tanya, is on the line for you. I'll put her through. I never thought I'd be saying this to a commie, but, thanks. All right, this Yuri is going down! So we're ready to follow your orders. But you better know what you're doing, because if my men get slaughtered, you're gonna have to answer to me. You got that, comrade? New construction options. Special Agent Tanya's C4 charges will be quite useful, even if she's not as skilled as Boris. What? Yeah, right, Boris is skilled. Ooh, look at me, I can call in an airstrike. Please. Oh, sorry, sir. I thought this channel was secure. Battle control. Waiting orders. Conscript reporting. Tak, oczywiście, przepychanki. Comrade? Warning, psychic dominator detected. No właśnie, tutaj musimy się... I tutaj zaczyna się trochę wyścig z czasem. W każdym razie, moi drodzy... Teraz tak, moi drodzy. Przede wszystkim piechotę wpakować do całych, do każdego budynku. Do każdego budynku, do którego można, bo komputer ma tu nieładny zwyczaj kończenia gry i to w sposób najbardziej bezczelny, jaki może, czyli sprzedaje bazę, która jest no przepotężna, oczywiście po zniszczeniu standardowych struktur. Sprzedaje całą bazę i wszystkie wojska, jakie są, po prostu prują na naszą bazę, rozwalając co się da i ile się da, więc mówię wam, nie chcecie się spotkać z wojskami Yuri'a nieprzygotowani, tym bardziej, że ich głównym zadaniem wtedy jest zabicie Tani i Borysa, więc warto jest mieć po prostu tego typu alternatywę. Fabryka może tworzyć Tesla tanki. No, pojazdy ciekawe, ale jakoś niezbyt
niezbyt, powiedzmy, niezastąpione. Shit. Dobra, dacie radę go rozwalić? No, nawet dali radę, dobra. I tu się powinna pojawiać radziecka flaga. Bo dobre. Dobra, twierdza Tower obsadzona. Piechoty nie tworzymy, mamy jeszcze 5 minut. Żeby się przygotować. Tu mamy jakiś budyneczek elegancki. Rany boskie, piechoty to my mamy tyle, że... Klękajcie narody. Dobra, gościu. Ty to nie stój, tylko zajmij się... Dobra, spy plane ready, więc wyślemy go sobie tutaj. I tak, interesuje nas zniszczenie na pewno jak największej ilości elektrowni, żeby wyłączyć zasilanie w tej cholernej bazie. No dobra, jakoś szczególnie dużo obrony to tu nie ma. Więc tak naprawdę spróbujemy to zrobić w starym stylu. To jest po prostu wpieprzyć się na Hama do bazy i rozwalić główne... All your bases belong to me. Dasz easter egg trochę. Dobra. Dam radę. Dobra. Jeśli chodzi o główne zagrożenie ze strony budowli, które mogłyby powstać, to mamy je z głowy. Natomiast teraz będzie nas interesować zagrożenie ze strony elektrowni, co za chwilę spróbujemy się go pozbyć. Więc tak naprawdę teraz... Oh shit. Dobra, zostało 40 sekund. 30 sekund. A ja nie rozwaliłem jeszcze ani jednej elektrowni. Więc czas rozwalać ile wlezie. Kupcie mi czas! Oh shit. Dobra, uderzył mi na nich. To dobrze, bałem się, że uderzy w bazę. Wtedy byłoby trochę gorzej. Skoro uderzył na nich, to... tak naprawdę doprowadził tylko do tego, że... że dał mi jakieś 9,5 minuty na to, żebym się przygotował do uderzenia na Psychic Dominator. Mógłbym tu wysłać Borysa i Tani, ale niestety obawiam się, że skończą tragicznie. Wolałbym jednakowoż ich w taki sposób nie tracić. Nie ma sensu podbijać to od razu, bo no, chyba nie dadzą rady sobie z tymi wszystkimi wieżyczkami. Więc najpierw spróbujemy wykończyć trochę jeszcze elektrowni. Chociaż będzie to trudne, jeśli komputer obsadza je... Nie, wygląda na to, że ich nie obsadza. Dobra, nie ma prądu w bazie. Dobra, teraz interesują nas obrońcy. Uda nam się ogarnąć obronę. Dobra, ciuchy.
Securing position. No przecież cię rozjechałem. Outstanding. Securing position. Securing. Co za koleś. Dobra, nie mam pytań. Dobra, ale w tym momencie armia po prostu uderzy na ten Psychic Dominator. Już tu jest sama piechota, więc myślę, że powinni sobie poradzić. Ciekawe, co tu jest swoją drogą na północy. W sumie chyba nigdy się tu nie zapuszczałem. Co my tu mamy? O, proszę bardzo, jeszcze dwa Oilderiki. Nice. Training. Primary building selected. Yes, sir. On our way, sir. Insufficient funds. On our way, sir. Unit. To tu na północ jeszcze opłaca się wyruszyć. Tools ready. Checking designs. Zawsze możemy chwilę jeszcze się wstrzymać, nie? Przed samym atakiem i jakby uzupełnić nasze siły. Wiem o tej piechocie tutaj wszędzie okopanej. Mógłbym ją teraz ruszyć tak naprawdę, ale będę miał bardzo duże straty w swoich siłach uderzeniowych. A to się, wiecie, jak rozwalę Psychic Dominator, to reszta tutaj się sprzeda i na mnie ruszy, więc wolałbym ich zatrzymać. Naprawdę przed bazą niż już w bazie. Najważniejsze, że ten Psychic Dominator już nie wystrzeli. Co nam daje? Co nam daje sporą przewagę? Dobra, jedziemy zniszczyć to. Stój tam. No, szkoda. No właśnie, everyone attack. W tym momencie reszta bazy się na nas rzuca, a odblokowała się mapa. No to everyone jak atak, to atak. Pytanie, gdzie pójdą? Prosto na twierdzę tam. W porządku. A nie, część jednostek widzę, że chcę uderzyć na południe, na Oilderiki. Wyślemy tam od razu grupę, która ich będzie miała za zadanie przechwycić. I niech się nimi zajmą. Teraz by się Tania przydała na tym moście. Ona tak wysadziła ten most razem z tymi zbieraczkami. Zablokujemy im przejazd to. Oh shit. A, no tak. Oni są neutralni, bo zaczęli. Ta ciężarówka zginęła przez, powiedzmy, świat. Więc stali się niezależni. Dobra, gościu tutaj tą ciężarówką też ma. To wszystko. Okej, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dobra, Psychic Dominator został zniszczony, alianci wierzą, że walczyliśmy we wspólnej sprawie, dla wspólnego dobra, głupki. No dobra, w każdym razie to by było na tyle, pamiętajcie ocenić materiał, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.